No siema wszystkim, z tej strony Karo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. Moi drodzy, jest już trzeci odcinek ogólnie od kiedy Spyro działa na zasadzie łapkowania. I jak widzicie, najprawdopodobniej udało wam się osiągnąć po raz trzeci już cel, 9 łapek. I z tej racji, że na ten moment, kiedy już nagrywam ten odcinek, jest dokładnie 113 subskrypcji, to trochę podwyższymy próg łapkowy i tym razem, aby kolejny odcinek Spyro wpadł, proszę was o przekroczenie dokładnie 11 łapek w górę. Widzę, że ogólnie pierwszy odcinek bardzo przypadł do gustu, bo zdobył naprawdę dużo wyświetleń. Ja jestem sam w szoku, jak to jest możliwe, że seria z 12 czy tam 15 wyświetleń nagle zrobiła wynik 115. No i mam nadzieję, że będziecie dalej z ochoczo, z wielką chęcią oglądać dalsze przygody tutaj Spyro. No a my co? My ostatnio mierzyliśmy się na dzikim szlaku. I trochę oczywiście się nawkurwialiśmy, bo ja bardzo nie lubię tego etapu. Ale co, tak naprawdę najtrudniejszy etap mamy za sobą, no i teraz nam zostanie tylko eksplorowanie mapek na 100%. Plus jeszcze jedna mapka tak naprawdę z takim mini bosikiem. No i zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Ja się udaję do kolejnego punktu. Tylko oczywiście niech tutaj trolle się wyszaleją. I tak, na ten moment mamy już zrobioną drewnianą osadę oraz dziki szlak. I dzisiaj się udamy tutaj do tego świata, więc zobaczymy, czym nas tutaj dokładnie przywitają. Mam nadzieję, że nie będę lamił jak w pierwszym odcinku. Jakość mikrofonu także już jest ulepszona, zresztą sami słyszeliście na filmiku Dziki Szlak, więc już nie będzie też takich mankamentów, jakie były w tym 20 odcinku. No i dzisiaj ruszamy, moi drodzy, do mgliste trzęsawisko. Nie mam pojęcia, co jest trzęsawisko, ale za to zaraz się przekonamy, więc lecimy. No i z tej racji, że zawsze tutaj żebram o to, żebyście wchodzili na nasze media społecznościowe, kontynuuję tradycję. Oczywiście wbijcie na Facebooka, na Instagrama oraz wbijajcie na TikToka. Za niedługo ruszamy z kontentem TikTokowym, więc fajnie będzie, jeżeli teraz mnie dodacie do obserwujących i ewentualnie zaczniecie dodawać swoje propozycje. Tego, co mogę oczywiście obejrzeć. A na razie zajmujemy się tu Spyro i zobaczmy, co to jest za mapka. Mapka jest ogromna i mamy do zebrania aż 500 szafirów. Ale powiem wam, że taki klimat z tej mapy startowej, z tych, jak się, już nie pamiętam, jak się nazywa tam ta mapa, jakieś skupisko potworów, coś takiego. Zobaczymy, co tutaj będzie. O. Oj, ale mnie zaskoczył. Szczerze, dopasował się do otoczenia. Dawaj, tutaj trzeba naszą ważkę nakarmić. No i co, no i lecimy z tym koksem, nie? Musimy jak najszybciej, musimy jak najdokładniej spenetrować te mapki. Zobaczyć, co one mają tutaj do dyspozycji. Ja tak, powiem wam szczerze, jestem tutaj zaciekawiony, co tam może być. Dobra, a tu? Jakaś roślina z ziemi. Coś takiego? Boże, to jest straszne. Dobrze, że mamy dość duży zasięg tego ognia. Ej, no wystraszyłem się, jak po raz pierwszy ten mobek do mnie podleciał. O, i tu mamy skrzyneczki. Więc tu będzie już pewnie jakaś grubsza historia, żeby tam się dostać. Sami pamiętacie, pierwsza mapka, jaką robiliśmy ogólnie w tej krainie, była bardzo skomplikowana. No i zobaczymy, jak będzie teraz. Tu chyba... O, okej, dobrze wskoczyliśmy. No ale stąd nie wsko... Ale spaliłem. Już nie mamy żyć. Ale zepsułem. Musimy teraz uważać. A tu widzę dość dużo mobków lata. Co, mam nadzieję, że zaraz uda się jakoś tą ważkę ożywić. Okej, czyli z dynki nie przywalimy. Dobra, to było nieuniknione. Musieliśmy tak naprawdę stracić życie. Dobra. Mamy przynajmniej w całości ważkę już wziętą i zrobioną. Okej. Okay. Ale musimy też patrzeć tutaj na te stworki, które tak sobie wolno latają. To też nie będzie takie głupie wcale.
Dobra, teraz trzeba tam dolecieć. No i tutaj zepsuliśmy. Teraz już wiemy, że te całe korzenie musimy walić z ognia. I te mobki, i te tutaj potworki tak samo zresztą. Nie było jeszcze jednego? Nie, nie było. Coś mi się przywidziało. No dobra. Ogólnie jak ktoś jest zainteresowany mniej więcej chronologią, żeby tak mniej więcej podłapać, kiedy dokładnie ja nagrywam ten odcinek, to wam zdradzę, że ten odcinek jest nagrywany zaraz po Destiny. Wy oczywiście dostaniecie najpierw jeden filmik, potem Destiny. No i oczywiście, jeżeli chodzi o ten odcinek, który teraz widzicie, jeżeli uda wam się przekroczyć w poprzednim odcinku ze Spyro 9 łapek, to akurat ten odcinek wleci. Powiedzcie tak serio, podoba wam się ta zasada z łapkami? Macie szansę, aby odcinki były częściej z tej gry? No i oczywiście im więcej łapek w górę też, tym więcej wyświetleń dostaje ta seria. Więc dla mnie jest to naprawdę bardzo ważne. Bo jak sami widzieliście, 111 wyświetleń pod serią, gdzie zawsze miałem 12-15, to naprawdę jest coś potężnego. A wiem, że YouTube teraz już nie jest tak mocno nastawiony na gry, ale ja też bym chciał trochę gierek ponagrywać. To nie jest powiedziane, że mój kanał przyszłościowo będzie się opierał tylko na grach. Ale od czegoś trzeba zacząć, nie? Zawsze chciałem być tym twórcą, który też jakieś gry nagrywał. A my na razie mamy smoczka i jest to Rosko. Było to kiedyś takie fajne bagno. Moje bagno, nie moje, nasze. Bo pierwsza myśl, jaka mi się skojarzyła. Dobra, tu będziemy lecieć na pniu. Okej, ten go goni. Tu coś jest może jeszcze? Tak, skaczę po tych tutaj terenach i zaraz znowu spadnę i stracę kupę życia. Dobra, tu już się będziemy teraz respić. My i tak musimy się udać tutaj na tą wysepkę, aby zebrać wszystkie szafiry. Okej. Udało nam się bez problemu. Jeszcze gościa do wody wzięliśmy i zrzuciliśmy. Teraz jeszcze te szafirki by się przydały wszystkie zebrać. Ale chyba już. Tego nie było tak dużo. Dobra, więc musimy wrócić, bo jak sami widzieliście, tam pod tym daszkiem jest chyba dalszy obszar, którym musimy się udać. No, właśnie tutaj. Więc lecimy. Na tych tylko dynka działa. Ale też spoko byli poustawiani. Tu nic nie pominęliśmy? Chyba nie. Nie, tu jest zrobione Ideolo. Ideolo, kelu, elu, olo. O, i tu jest kolejny. O, a tu jakaś wróżka. Trochę inna. Nie wiem, czy ona nam jakieś supermocy nie da czasami. Ale to dobra, to zaraz dopiero sprawdzimy. Najpierw, czy tu na pewno cały obszar jest sprawdzony? Wygląda na to, że tak. Tam pójdziemy dalej. A tu? No nic, musimy się udać jak nic do niej tutaj. Do niej tutaj. My zbieramy oczywiście nasze szafirki, musi być ich 500. Wow. Drzewo trochę dziwne, a tu? Jest jakiś spad w dół. Ale o co chodzi z tą wróżką? Nie wiem, czy nie zepsułem właśnie. Mam nadzieję, że będę mógł wrócić. Bo nie wygląda to zbytnio zachęcająco. Tu. Oj, no. Okej. No, jeszcze co? Taki wielki zasięg to ma? O Boże, proszę, kurwa, Olek, ogarnij się. Tracisz życie jeden po drugim. Dobra, teraz chyba się udamy na lewo. To już wiemy, co nas czeka na prawo. To tylko oczywiście weźmiemy i zaatakujemy tych tutaj przeciwników. Na szczęście wszystko jest zebrane. No i spróbujemy tu wskoczyć. Normalnie powinniśmy, prawda? Tak. Może czy to jest już, to już są naprawdę tak trudne levele, czy ja tak po prostu nobię?
Dobra, tutaj. Tu jest kolejny. Tam nic nie widzę, więc chyba nie musimy tam akurat jakoś wskakiwać. Ale na pewno tu musimy się udać. No i te żaby, które nas też atakują. No już mamy znowu niebieską ważkę. Już znowu jest na wykończeniu. Tu coś jest jeszcze? Nie. Na szczęście nie. No nie, no kurwa, nie! Aj! No ale będziecie mieli polewę z tego odcinka, serio. Najgorsze jest to, że nie można ich zniszczyć właśnie tym taranem. Dobra. By fajnie było, jakby te żaby nas... Co jest kurwa dzisiaj ze mną? Nie wiem. Okej. Tu, tu. Lećmy dość mocno na lewo, żebyśmy ich teraz mogli zaatakować. Dobrze, ale ważka już jest niestety zielona. A tu jest pełno tych teraz przeciwników. Okej, chyba postaramy się zrobić to w ten sposób. Okej. Co już bierzesz jęzorem tutaj, kłapiesz? Mhm. Tu na lewo tego ścisnąć, dobra. Teraz by się... No, wiedziałem, że nie pójdzie aż tak jak... Że nie pójdzie to tak jak chciałem. Ale dobra. Ten obszar już w takim razie też mamy oczyszczony. Ważki już niestety nie ma. Mam nadzieję, że tu już nic nie zepsujemy. A my kolejnego smoczka ratujemy. Jest to Damian. Pozdrawiam wszystkich Damianów oczywiście. Dziękuję. Czuję się, jakbym tkwił tu od czasu, gdy byłem w twoim wieku. O nie! Ach, pamiętam jak... To ja lecę? O nie. O, to powinno być... O nie, najgorzej. Dobra. Pozbierajmy szafirki. I co, tu są jakieś... Nie, tu już nie ma skoków. Czyli wracamy. Dobra, zginę. Ja chyba zacznę do Spyro odpalać kamerkę, bo naprawdę to, co my tutaj za gówno odwalamy, to aż szkoda gadać. My już czwarte życie straciliśmy. Okej. Też nie wróżę jakiejś przyszłości teraz. Ja to po prostu może wytnę. Chociaż nie, zostawię, żebyście wiedzieli, jak bardzo lamiłem w tej grze. Tu przynajmniej już nie ma tych potworów. Chociaż tędy też nie wrócimy. Czyli gdzieś tutaj musimy się udać jeszcze. Powinniśmy tutaj wskoczyć, no tak na to wychodzi, nie? Ja spróbuję jeszcze z rozpędu. Okej, i teraz? Dobra, teraz wyszło. Ale to i tak skwitowaliśmy dość dużą utratą serc. Więc... Lećmy tu. Już się udajmy do ostatniej części, tak jakby tutaj. Tych całych mapek, światów, obszarów. Do zwiedzenia. Ostatnio nas te tutaj badyle zjadły.
Jaki nie mają zasięg, to mi najbardziej rozwala. Dobrze, to jest tylko jednorazowe i... Zastanawiałem jeszcze, czy mi obrażenia ta woda nie będzie zadawać. 3, 2, 3. Jeszcze sporo jest tych szafirów do zebrania. Ale teraz udajemy się w taki najprawdopodobniej końcowy obszar. O, i kolejny smoczek. Tu na szczęście bezpiecznie, co? O, tu akurat bezpiecznie. I tym razem Zik. Dziękuję za uwolnienie. No, dużo nie powiedziałeś. W porównaniu do innych smoków mało wygadany byłeś. Ten dziku mnie zaskoczył, szczerze. Taki był pewnie zamiar tego wszystkiego. Chciałem się na spokojnie przygotować, a tu jest kolejny. Ale szczerze, więcej pomógł niż tak naprawdę nam przeszkodził w tym wszystkim. Tutaj nic nie było do zebrania, z tego co patrzałem. Patrzyłem. Czyli co, czyli tu? Tu jest oczywiście nasz dzik, aktywujmy go, chodź tu. Tam jest kolejny. Tyle mieliśmy tych smoków, aż 4 w tej twierdzy. Myślałem, że były tylko 2. Dobra, chodź dziku. Leć. Pum. Są kolejne skrzyneczki. A my i tak będziemy musieli się jeszcze dostać tam dokładnie. Tu jest powrót do domu. Czyli jakoś ten motyw z tym skokiem tu też będzie dość ciekawy. Na razie pozbierajmy wszystko, co tu jest nam dostępne. No bo szczerze powiedziawszy, kupę nam brakuje jeszcze tych szafirów. O. Myślałem, że to będzie mało, ale no, prawie 100 nam brakuje. A nie... Podejrzewam, że w tamtej skrzynce na pewno nie będzie aż tyle. Tu jest liść i pytanie, czy mamy skoczyć na ten liść? No nie, tu jest dróżka, dobra. Ale tu jest smoczek. Budda. Buba, przepraszam, Bubba. Powiem ci, jak postępować z tymi stworzeniami. Walk, gdzie się da. Dratuj, Dempsey, zgniataj. Nie lepiej tradycyjnie ogień lub szarża? Tak robią smoki. Najwięcej animacji miał ten smoczek akurat pokazane. Ej, to było smoko akurat. Tu jeden. Tu drugi. Tu jest powrót do domu, ale my jeszcze musimy tam lecieć. I tu niestety nie ma jakichś skoków takich. Tam jest skrzynka, więc tam też wleziemy. Ale pytanie, czy to był dobry pomysł, że ja zeszłem stąd? Bo najprawdopodobniej tutaj się nie dostaniemy. Okej, czyli musimy wrócić tu. Stąd musimy aż przeskoczyć tam. Tu mogę wskoczyć? Mogę. Tak? No i dobra, i tutaj by wychodziło, że skokiem tu. Dobra, i teraz skaczemy do góry. Jak kangury. Nie no, dość wysoko nasz smok i tak skacze. Okej, cyk. Tu za 10. Tu za 5. Dobrze pamiętam. I tu są dalsze jeszcze obszary. Zobaczcie. Czyli dobra, czyli ja myślałem, że to już jest koniec tej mapki, a tu dość logiczne było do zrozumienia, gdzie mamy iść. Ale powiem wam, że te pnie, kurde, trochę są chyba jednak za wysokie jak na ten level. O, i tu kolejna szarża będzie. Wow. Dobra, i powtórka z rozrywki, chodź. No i tu powinno być 45 szafirów, zobaczymy.
Szynki sypie, po 5. Ładnie. Tu mamy 10. Dobra. Jest kolejna mapka na 100%. Udało nam się zrobić, wcale nie była łatwa. Sami widzieliście, że chyba 5 czy 6 razy zginęliśmy. Trochę stuchedziłem, nie powiem, że nie. Ale i tak ta mapka nie była łatwa. Dobra, a ja spróbuję teraz... Nie, tutaj to na luzie doskoczymy. Wracamy w takim razie na chatę. No i zaraz oczywiście skończymy odcinek. Mamy już 7000 szafirów. Trzeci świat zwiedzony. Nie wiem, ile dokładnie jest tych światów, no ale już powiem wam, że chyba jedną... Już chyba połowę tych światów mamy zrobione. Nie, dalej nam nie pokazuje niestety. No i dobra, moi drodzy. Ja ogólnie bardzo wam dziękuję za odcinek. Pamiętajcie, aby odblokować kolejny odcinek, trzeba wbić dokładnie 11 łapek w górę. No i tyle. Oczywiście wpadajcie na media społecznościowe, łapkujcie, subskrybujcie. Tak, nie podałem liczby subskrypcji, bo została ona podana na poprzednim odcinku. Jest nas dokładnie teraz 113. No i co? Trzymajcie się. Na łapkę.